Lokowanie produktu Euro 2012 w strefie kibica. Witamy serdecznie, czołówka. Oleg Akrem, czyli przyjmujący Resowi Rzeszów, chciał grać dla reprezentacji Polski w siatkówkę. Chciał, ale nie może. A dlaczego? Ponieważ nie zostały spełnione przepisy, które powinny zostać spełnione. Na czym cała rzecz polega? Jeżeli jesteś Białorusinem, Izraelczykiem, tak, albo to nawet z Konga. Nawet też możesz być z Wysp Zielonego Przylądka, albo z Wysp Kości Słoniowej, jak tak to powiedziała nasza koleżanka. To musisz mieć, tak jak wcześniej to nazwałem, dwuletnią banicję. Tak. Czyli 2 lata nie możesz grać dla swojej reprezentacji, musisz odczekać. Potem musisz uiścić 15 tysięcy euro na poczet tej swojej byłej reprezentacji. Musisz również 2 lata mieszkać w tym w kraju, który chcesz reprezentować. I wtedy dzięki temu wszystkiemu możesz stać się reprezentantem prawowitym. Dostrzegasz w tym opisie taką pewną analogię z polskim systemem urzędowym? Przychodzisz z okienką, mówisz, że chciałem grać dla prezentacji. Rozpoczynamy tak, pisemko, proszę zapytać. Taka sterta. Proszę przyjść za 2 lata. Jeżeli mówimy już o tym urzędnictwie, o tej całej biurokracji, Oleg Akram spełni wszystkie warunki, ale okazało się, że jednak w reprezentacji wystąpić nie może. PZPS nie dopełnił pewnych... Myślałem, że zawsze śpiewać tę piosenkę popularną. Ale... Teraz można by było zmienić właśnie. PZPS, PZPS. PZPS nie dopełnił pewnych formalności. Mianowicie nie wysłał pisma do FIVB, które poinformowałoby o tym, że są zainteresowani, aby Oleg Akrem był reprezentantem Polski. Cóż tutaj może zrobić biedny Oleg? Przez te 2 lata, nawet on już więcej mieszka w Polsce, w Rzeszowie sobie postawił dom, spełni wszystkie warunki, no i okazuje się, że w dalszym ciągu nie może być reprezentantem Polski. Odnosi się do tego wszystkiego również trener Andrea Anastazji, czyli szkoleniowiec reprezentacji Polski, który mówi, że szkoda, że nie mogę powołać kapitana Resowi. Chciałem dać mu szansę, bo świetnie spisuje się w tym sezonie w plus lidze, a kadra potrzebuje świeżej krwi. Rafał, jest pytanie. Masz możliwość gry w reprezentacji siatkarskiej tego kraju, naszego, jakim jest Polandia. I czy byłbyś w stanie zapłacić 7,5 tysiąca za powołanie? To znaczy, jeżeli miałbym płacić z pieniędzy strefy kibica, to byłbym w stanie mniej więcej w 2078 roku, mam wrażenie. Myślisz, że wtedy siedziemy? Natomiast jeżeli patrzeć na finanse Oleka Akrema, myślę, że to nie jest jakiś gigantyczny wydatek. Na pewno tam lekko skubnie jego budżet, ale... Powiedzmy o co chodzi, bo Alek Akrem chciał tak bardzo grać w polskiej reprezentacji, że... Zaproponował, że połowę tej kwoty z 15 tysięcy euro zapłaci z własnej kieszeni. Teraz tylko... Po tym jak Oleg Akrem wszystko to zaproponował, a PZPS nie spełnił tych warunków, nie wysłał pisma, no to Oleg Akrem już niestety musiał się pogodzić z tym, że reprezentantem Polski nie będzie. Jest tego świadom, a to dlaczego? Oleg Akrem w tej chwili ma 30 lat. No i weźmy pod uwagę, że gdyby te 2 lata banicji musiał znowu odbyć, no to przez te 2 lata już by miał 32, więc no jaki to reprezentant 32-letni? No i świadom tego wszystkiego jest Oleg Akrem, który mówi. Mnie pozostaje marzyć już tylko o tym, że kiedyś w reprezentacji Polski zagrają moi synowie. Dla mnie to już zamknięta sprawa. Mamy braci Mroczków, mamy również bliźniaczą sytuację w tej chwili, ponieważ kolega z finału Plus Ligi, czyli Juri Gladyr, również w styczniu 2013 roku dostał polskie obywatelstwo. No właśnie, Juri Gladyr też gdzieś tam marzy o tym, żeby grać w polskiej reprezentacji. No i to może być swego rodzaju przestrogą, takim żółtym światłem. Takim pomarańczowym. Myślisz światem. Dla działaczy, tak? Dla samego Gladyra też, ja myślę. Ty patrzysz z drugiej strony. Tak. Dla działaczy to powinno być taką czerwoną kontrolką, która miga i pokazuje: panowie, panowie, tu można mieć dobrego zawodnika. Tak, czerwony alert. Jeżeli chodzi o Gladyra, to może być z kolei żółte światło dla niego jako takie ostrzegawcze. Czy pomarańczowe, nie wiem jakie jest, bo ja prawka nie znaju. Pomarańczowe. Wszystkie media zwalają winę na PZPS, TVP, Sport.pl, Siatka.org, Przegląd Sportowy, wszystko. Mówi, że to PZPS-u wina, no i na nich trzeba to zganić. Problem w tym wszystkim jest taki, że zawsze dobra wiadomość, dobrze skonstruowana wiadomość czy news powinien zawierać 2 strony tak opinii, jest, prawda? To jest podstawa dziennikarstwa. ABC dziennikarstwa. No i przechodząc do D, mamy teraz dupną sytuację, a to dlaczego? Ponieważ PZPS nie odpowiada. Prezes nie odbiera, reszta tam przekierowywuje z jednego, no tak jak w polskim urzędzie. Tak, tak proszę jest. Pójść okienko w prawo, proszę pójść w okienko w lewo. Także jesteśmy w patowej sytuacji i tak naprawdę nie wiemy, co w tym wszystkim zrobił PZPS. Dlaczego? Bo jeżeli to jest niedopatrzenie, tak jak sugerują media, to powinno to... się ich wziąć na kolano, przełożyć przez kolano i dupę. I glutyna. Tak jest. Natomiast jeżeli jest jakiś ważny powód, dla którego tego nie zrobili, no to chcielibyśmy go bardzo usłyszeć. To właśnie przyjdzie, myślę, z oficjalnym komunikatem PZPS-u, który pewnie już wkrótce. Na koniec jeszcze powiedzmy o samym zachowaniu Olega, bo sytuacja wynikła tak, a nie inaczej.
Ale Olek już szybko się pocieszył. Mnie to bardzo martwi, bo chociaż w piłce nożnej jest stwarzane są jakieś pozory, tak? Że na przykład chcę grać za reprezentację Polski, bo ją strasznie kocham, powiedział Ludowik Obraniak na łamach jednej z gazet. Natomiast jeżeli chodzi o Olega Akrema, to powiedział, no, nie mogę grać za reprezentację Polski, to zagram dla Białorusi. No nie wiem, czy ten pomysł gry polskiej reprezentacji był takim naprawdę szczerym pomysłem. Z reprezentacją Białorusi do takich szans, takich perspektyw by nie miał. Jeżeli ja bym był jego kolegą z szatni w Białorusi, no to bym mu opluł go. Jakby się kąpał, pod prysznicem by stał, no to bym mu zjadł trochę czekolady, wymiętolił dobrze i wiesz, bym mu splunął na głowę, żeby nie widział. Dziękujemy serdecznie, wszystkie informacje macie w opisie, tam możecie się z nami kontaktować. Rafał Kuliga, Przemek Sierakowski, adios amigos, bye, and sing, bye. Zastanawiam się, dlaczego za każdym razem mówisz, że czołówka. Nie wiem, to już będzie, wiesz, chwalę się, że mamy. Dobra, bo to się już nagrywa, to już się kameruje. Popularne polskie przysłowie, chciał, ale... Ale nie znam przysłowia. Czekaj, bo... Chciał, ale nie znam przysłowia. Gra tak jakby chciał, a nie mógł. Coś takiego. No to tutaj jest może gra tak jakby chciał, a nie mógł. No to dobrze, dobrze. I tak właśnie działa tutaj to przysłowie. Brzmiałem jak? Andra Anastazji? Czy... Tak. Ziesiów jeszcze mogłeś mówić. Ziesiów wczoraj ten. On powiedział Ziziów. Ziziów, no jakoś. Dzisiaj taką jestem Krystyną Czubówną tej strefy kibic. Tak. Chciałem do bliźniaków nawiązać, bo wczoraj Smoleńsk, nie? Ale to dobra. Wszyscy zwalają winę na PZPS. Wszystkie media. Sport.pl, przegląd sportowy. Kurwa, zapomniałem jeszcze. No wszystkie.